Dzień dobry Państwu. Telewizja internetowa Niezależny Lublin, czyli w skrócie NL24TV, to nasz kanał w internecie. Witam Państwa, Ryszard Hołowicz. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pani Marta Wcisło, radna miejska z klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Marta. Witam serdecznie. Ładnie Pani wygląda po nowym roku. Dziękuję bardzo. Jest Pan bardzo miły. Dobrze, postaram się być cały czas, ale jak coś tego, to proszę wybaczyć. Pani Marto, posiedzenie Rady Miasta w przyszłym tygodniu dopiero pierwsze. Tak, 21 stycznia mamy pierwsze posiedzenie Rady Miasta w tym roku. No właśnie, co będziecie radzić? Jak zwykle są rzeczy dotyczące miasta, czyli w zakresie i gospodarowania mieniem, i w zakresie spraw takich bieżących. Jest projekt obywatelski, kwestie takie, które dotyczą bieżących spraw miasta. A konkretnie co sądzi Pani, że wzbudzi jakieś większe może emocje? Mamy projekt obywatelski skierowany przez mieszkańców Ponik Wody dotyczący miejskiej działki, a właściwie bonifikaty do tej działki, która ma być udzielona w 90% dla nabywcy, czyli dla archidiecezji lubelskiej, która jest zobligowana na tym terenie wybudować kościół, dom pomocy dla osób starszych, przedszkole. Jeżeli, oczywiście są zapisy też w umowie, jeżeli kuria się z tego nie wywiąże, będzie musiała w określonym czasie, będzie zobligowana do zwrotu tej bonifikaty. To budzi ogromne kontrowersje wśród mieszkańców. Znaczy co, potencjalny zwrot czy sama bonifikata? Bonifikatę, tak, bonifikatę. Wczoraj odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy Ponik Woda, na którym byli mieszkańcy dzielnicy, przedstawiciel kurii, przedstawiciel Urzędu Miasta. Odbyła się dyskusja, jest wielu zwolenników, jak i przeciwników. Będziemy debatować o tym już na komisjach, które są w następnym tygodniu, od poniedziałku się zaczynają, no i na sesji. No ale Pani Marto, proszę mi wytłumaczyć. Rozumiem, że stroną jest tutaj kościół, kuria. No i tam ma być co? Tak jak Pani mówiła, kościół, tak? Tak. Kościół plus przedszkole plus dom spokojnej starości czy coś takiego, prawda? Może ja wyjaśnię meritum sprawy, od czego właśnie, trzeba zacząć. Bardzo. Na tym terenie miasto ma dużą działkę, którą kościół chce pozyskać w drodze kupna właśnie z tą bonifikatą. Ale kościół 200 metrów dalej ma swoją działkę ponad hektarową, to jest hektar 70, która w pierwotnym przeznaczeniu była właśnie dedykowana pod budowę kościoła. I mieszkańcy dziwią się, dlaczego nie na tej działce, a na tej. Wiąże się to i z otoczeniem, i z zagospodarowaniem, ale też i z dojazdem. Natomiast miasto nieopodal tej działki, też w tej części dzielnicy, ma kolejne działki, na których samo będzie budowało przedszkole, żłobek i szkołę. Podjęliśmy taką uchwałę 23 grudnia. Jest to uchwała intencyjna, która mówi, że w tej części miasta będzie właśnie ten kompleks oświatowo-wychowawczy. Wczoraj mieszkańcy nieco tak niedowierzali, czy to powstanie, czy to nie powstanie. Zaznaczam, była to uchwała intencyjna, ale miasto i pan prezydent dotrzymuje słowa. Troszeczkę tutaj niepokoju. Ja myślę, że generalnie problem w głowach ludzi jest w kierunku, umiejscowiony w kierunku tej bonifikaty. To budzi duże kontrowersje. Jak będzie, zobaczymy, będziemy rozmawiać o tym. No ale z drugiej strony przecież kościół nie prowadzi tutaj jakiejś działalności biznesowej. To, co chce postawić, to nie chce by wbudować jakiegoś hipermarketu, tylko no nazwijmy to instytucje potrzebne społeczeństwu. Tak, i jest też zobligowany kościół do tego. No tak by miasto samo stawiało. Ale miasto tego będzie. Tego. Tak, ale załóżmy, że na tym terenie, o którym jest mowa, stawiałoby, no to miasto samo sobie udostępniłoby, według mnie, ten teren,
i w ogóle nic za to nie zapłaciło, prawda? A tutaj Kościół chce coś zbudować i z bonifikatą, okej, ale jakieś pieniądze zapłacić. I co tutaj się mieszkańcom nie podoba? No, to trzeba pytać mieszkańców. Mieszkańcy tutaj różnie to argumentują. A jak się głosy te mieszkańców rozkładają? No, na wczorajszym posiedzeniu Rady Dzielnicy było tak po połowie. Niemniej jednak projekt, który został złożony i który będzie procedowany na Radzie Miasta, jest to projekt obywatelski, który zakłada budowę właśnie na tej działce dedykowanej Kościołowi, ten kompleks miejski, podczas gdy miasto chce budować na innej działce, nieopodal położonej. Mieszkańcy uznali, część mieszkańców, nie wszyscy oczywiście, że akurat ta działka powinna być dedykowana oświacie, nie zaś Kościołowi. Ja mam takie zdanie, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, dlatego no będziemy o tym rozmawiać. W tej chwili trwają rozmowy z kurią, Rada Dzielnicy, czyli ten taki bezpośredni przedstawiciel mieszkańców, prowadzą rozmowy z archidiecezją lubelską i myślę, że gdzieś ten kompromis zostanie osiągnięty. No to ja też mam taką nadzieję. I pani Marto, co z budżetem? Uchwaliliśmy budżet w ubiegłym roku, w grudniu 23. Niemniej jednak mamy spore obawy, czy zostanie zrealizowany, ponieważ finanse, z tego co słyszymy w oparciu o politykę ogólnopolską, mogą być zagrożone. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, jak będzie z tą ustawą o PIT i CIT. Jeżeli zostanie przeforsowana przez i w myśl zapowiedzi rządowych, no to gminy mogą stracić bardzo dużo. Gmina Lublin w tym wypadku ponad 80 milionów. Nie wiemy jak... Jaka bezpośrednia według pani jest przyczyna tego? Skąd ta liczba 80 milionów? No bo tyle dostawaliśmy do tej pory. To są szacunki na podstawie poprzednich lat. Nie wiemy też, jak będzie z wydatkami związanymi z zapowiedzią reformy siedmiolatków, czyli to, co rząd zapowiada, bo nie mówi się, skąd na to będą pieniądze. I natomiast gdzieś tam w kuluarach są takie głosy, że będzie to spoczywać na finansach gminy, więc to już kompletnie politykę inwestycyjną naszego miasta by niestety zaburzyło. No tak, ale tu chyba należy być optymistą, bo ta sytuacja dotyczy przecież nie tylko Lublina, tak, a całej Polski, gmin, prawda? Oczywiście, więc oczywiście. Trudno sądzić, że rządzący nie zdają z tego sprawę, jaki wpływ na finanse lokalne ma ta ustawa. Czyli myślę, że jakieś rozwiązanie się znajdzie. Liczymy na właśnie na tą świadomość, jaka skala problemu spoczywałaby na gminach. I mamy nadzieję, że to, co ustaliliśmy, co gminy ustaliły w aktualnych budżetach, co było szacowane na poziomie poprzednich wpływów do budżetu, nie zostanie odebrane gminom. Rozumiem. Dobrze, to może takie teraz bardziej osobiste pytanie. I jak się pani... Nie, no proszę. Osobiste. Proszę się nie bać, proszę się nie bać. Nie boję się. Mamy nowy rząd od jakiegoś czasu. Jak się pani żyje w tej nowej rzeczywistości? No, rząd urzęduje stosunkowo... Daleko? Stosunkowo daleko i stosunkowo niedługo, bo jest to okres 2,5 miesiąca, więc nie będę się odnosiła. Po czynach poznamy jego działania. To, co się dzieje w tej chwili, troszeczkę nas niepokoi. Ja nie będę się tu wypowiadała w imieniu Platformy. Mogę powiedzieć o tym, co słyszę z rozmów z ludźmi. I nie są to członkowie Platformy, tylko mieszkańcy Lublina, sympatyzujący właściwie z każdą taką konstruktywną władzą. Więc no, są te niepokoje. Niepokojem jest to, co się dzieje w Sejmie, co słyszymy, co widzimy. I chyba to jest nie tylko moje zdanie, ale mamy nadzieję, że to się uspokoi i po czasie przyjdzie czas takiej merytorycznej, konstruktywnej pracy.
Zresztą tutaj na poziomie lokalnym zapowiedział to przedstawiciel rządu, czyli pan wojewoda, że będzie współpracował z samorządami, będzie współpracował z samorządem miasta Lublin, co nas bardzo cieszy i na to liczymy. Tak, no myślę, że wie pani, to jest trochę, że ludzie się obawiają czegoś nowego. Przez tyle lat tu się nic nie działo, a teraz taka duża... Ja z tym się nie zgodzę, że się nic nie działo. No, dużo się działo na terenie. No jasne, działo się. Stadiony budowali, i akwaparki budowali. Drogi, przedszkola, szkoły, żłobki. A ludzie pracy nie mieli. Panie redaktorze... I co do garka włożyć? Panie redaktorze, żaden samorząd, żaden, bez względu na to, kto by rządził, nie buduje fabryk. On tworzy warunki do budowania i do tworzenia miejsc pracy. A te warunki to jest infrastruktura, to są drogi, to są strefy ekonomiczne. Natomiast miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy i to o nich trzeba zadbać. A to, co słyszymy w kontekście zapowiedzi o podatku od hipermarketów, który rzeczywiście jest dobrym rozwiązaniem, ale od kiedy sklep 250-metrowy jest hipermarketem? Nigdzie na świecie nie ma takich ustaleń. W związku z powyższym to nie jest podatek od hipermarketów, tylko podatek od handlu. No to zobaczymy, jak będzie, bo trwają w tej chwili konsultacje społeczne tak, w sprawie tego projektu, prawda? Tutaj nikt nie zarzuci, że jest to zbyt szybko robione czy coś takiego. One zmierzają w kierunku obrotu. Zapowiedzi, które wcześniej były forsowane dotyczące powierzchni sklepu, zostały, można powiedzieć, przeredagowane na obrót sklepów. Mam nadzieję, że to nie dotknie tego najmniejszego handlu, polskiego handlu, tylko rzeczywiście dużych sieci handlowych, które powinny płacić podatek jak najbardziej. Mogę się podpisać pod tym, co pani powiedziała. A jeszcze a propos handlu, dodam, że od 1 stycznia tego roku w naszej gminie, Lublin, została zniesiona opłata targowa i na wszystkich 18 targowiskach, a także poza nimi, urzędnicy miejscy nie pobierają opłaty targowej. Jest to co ci biedni strażnicy miejscy będą teraz robić? Ale strażnicy nie pobierali opłaty. No nie, ale gonili te wszystkie babcie. Nie. Sprawdzali kwity. No gdzie no biegali, to przecież jak szczęk nie zakładał, to biegło z notesem. Nie było to w kompetencjach, że tak powiem, nie było. Jeżeli rzeczywiście ktoś naruszał porządek, to był... No naruszał porządek tym, że bezuprawnie handlował pod jakimś tam marketem czy coś takiego. Przecież były takie przypadki, pewnie. Panie redaktorze, strażnicy miejscy mogą interweniować tylko na gruncie miejskim. Jeśli to jest grunt prywatny, a supermarkety są na terenie własnym, to Straż Miejska nie ma prawa interwencji. No dobrze, może nieprecyzyjnie określuję miejsce, ale myślę, że takich przypadków jednak troszkę było. No w ogóle biedni ci strażnicy w tym roku. Tu już no, nie ma opłat targowych, nie mogą się ukrywać z fotoradarami w krzakach. Powtarzam, opłaty targowe pobierał Wydział Finansowy, także nie Straż Miejska. Ale ktoś był tym zbrojnym ramieniem władzy, znaczy nie innej władzy. Na pewno władzy. Nie ludowy. Ja się też cieszę, że nie ma radarów, ponieważ... Lubi pani pędzić. Nie lubię pędzić, tylko w mojej ocenie preferuję bardziej liberalny styl życia, natomiast człowiek taki czuł się trochę osaczony. Gminy trochę straciły, ale mam nadzieję, że radary przyczyniły się też do większej dyscypliny jazdy wśród kierowców i że nie spowoduje to brak tych urządzeń, że tych wypadków i ta szybkość będzie rozwijana znacznie, znacznie bardziej. Pani Marto, tak prywatnie sobie rozmawiamy. Bardzo prywatnie. Tak. No to muszę się przyznać, że zaciekawiła mi sytuacja, o której pani mi prywatnie opowiadała przed programem. Czyli? Czyli pan jest zdarzenie pod urzędem marszałkowskim. Powiedzmy o tym. Nie będę się wypowiadać. Proszę powiedzieć. Nie, po prostu... Ale o co mniej więcej chodziło? Chodziło o parking, który jest przeznaczony dla urzędu. Uważam, że powinien być bardziej otwarty dla petentów. Tyle na ten temat. Bardzo, bardzo dyplomatycznie w takim razie. Coś dobrego w tym roku będzie w Lublinie? Coś nas spotka?
czym się ten rok będzie wyróżniał? Nie zostaliśmy stolicą europejską, Wrocław. Tak, nie zostaliśmy. Świętuje. Ja uważnie słucham tego i oglądam to, co się dzieje we Wrocławiu, właściwie te zapowiedzi, które mają być we Wrocławiu. No i zobaczymy, bo jak na razie to usłyszałam, że Wrocław jest i ma być miejscem spotkań wielu kultur. On i tak był tym miejscem i zobaczymy. No ale teraz turyści z zachodu może przyjadą ubogacać wrocławianki. Być może, nie wiem. Ja ubolewam nad tym, że Lublin nie został tą stolicą kultury, ale my tą kulturę mieliśmy, mamy i mieć będziemy. No tak, ale nie ukrywam, że w moim pytaniu był pewien podtekst i ja pewne dno. Ja sobie zdaję sprawę. No to teraz wyłuszczę, pozwoli pani dokładnie. Jako atrakcyjna kobieta, niewątpliwie, co pani ma do powiedzenia na temat polityki Unii Europejskiej wobec emigrantów, ze szczególnym uwzględnieniem Sylwestra w Kolonii? Jestem trochę zaskoczona taką biernością rządu w zakresie tej polityki imigracyjnej, bo pamiętamy okres wyborów. Znaczy mówimy o polskim rządzie. Tak, mówimy o polskim rządzie. Pamiętamy okres jesieni i wyborów. To był jeden z głównych tematów. Tak, i to był praktycznie, można powiedzieć, wiodący temat w wyborach parlamentarnych, w wyborach prezydenckich. I jakoś tak ten temat ucichł bardzo i żadnej jakiejś konstruktywnej decyzji, odpowiedzi, wypowiedzi, czy że tak powiem stanowiska nie słyszałam. No właśnie, a jakby pani miała na to wpływ, to co by pani chciała ewentualnie zrobić z tymi uchodźcami? Ja się wypowiadałam już u pana w tym temacie jeszcze w październiku, jak były wybory parlamentarne, w których uczestniczyłam. Uważałam i uważam nadal, że Polska i Polacy powinni sami decydować, kogo i na jakich warunkach przyjmują. To po pierwsze, a po drugie powinniśmy w pierwszej kolejności zadbać o swoich rodaków, czyli o repatriantów. I to powinien być priorytet rządu. Zresztą podobnie wypowiadali się politycy obecnie rządzący. No muszę pani powiedzieć, że tutaj się z panią zgadzam i to jest jedyna moim zdaniem taka rysa na dotychczasowy po rządach PiS-u, że nie ma sprawy jasno postawionej tych emigrantów i mówi się, że skoro pani Kopacz zaproponowała przyjęcie 7 tysięcy, to tak musi być. Mi się to bardzo nie podoba. Nie będę się odnosić do tej polityki ogólnopolskiej tak dosłownie, ponieważ nie mam na nią wpływu. Powiedziałam, tak jak pan przed chwilą usłyszał i państwo swoje zdanie, poczekajmy, może coś się zmieni w tym zakresie. No ja też mam, przyłączam się do pani nadziei. Dziękuję bardzo za rozmowę, pani Marto. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu i życzę udanego weekendu. Dziękujemy. Przypomnijmy, gościem telewizji internetowej Niezależny Lublin była dzisiaj pani Marta Wcisło. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.